Cześć kochani, z tej strony Agata z Agaterii. Witam Was na pierwszym grudniowym filmiku w Agaterii. Dzisiaj zrobimy sobie bardzo szybciutką, prostą, elegancką kartkę, gdzie głównymi bohaterami będzie maska zimowa, stempelek Cieszmy się cudem Bożych Narodzin i biały puder do embossingu. Karteczka, zobaczycie, będzie szybciusieńka. Wspomożemy się też farbą akwarelową i od tego właśnie zaczniemy, bo zrobimy sobie tło. Ja sobie już poprzycinałam do białej bazy zmniejszone o pół centymetra tło z papieru akwarelowego, ponieważ właśnie akwarelą będziemy się teraz bawić. Troszeczkę zmoczę sobie naszą bazę, pierwszą warstwę. I teraz spróbujemy pomazać ją farbą akwarelową. Zrobimy takie niedbałe tło. Jest to farba z dodatkiem brokatu. Zobaczymy, czy ona jak wyschnie, faktycznie będzie się świeciła, czy faktycznie ten brokat będziemy widzieć. W każdym razie na razie robimy takie niedbałe tło. Specjalnie robię je tylko po środku brzegi, zostawiam białe. No bo właśnie tak chcę, żeby to wyglądało. Spróbujemy sobie jeszcze zrobić je troszeczkę ciemniejsze. Może teraz podsuszymy nagrzewnicą. W międzyczasie Wam przypomnę, że zaczynamy kolejną, ale co miesięcznie nową zabawę w odnalezienie hasła Agaterii. Dzisiaj pierwszy grudniowy filmik, także pierwszy wyraz naszego miesiąca, który utworzy hasło. Więc oglądajcie uważnie, ponieważ w którymś momencie podyktuję pierwszy wyraz naszego hasła. Kolejne wyrazy oczywiście znajdziecie w kolejnych naszych coniedzielnych filmikach. Spróbujemy sobie teraz jeszcze troszeczkę znowuż dołożyć tej farby, żeby troszeczkę jednak ją wzmocnić. Już niewiele nam brakuje do tego, co chciałabym uzyskać. Myślę, że to już jest to. Teraz tylko sobie to troszeczkę rozprowadzę, te kontury, żeby nie były wyraźne. I myślę, że to jest to, co chciałam uzyskać, więc jeszcze raz to sobie podsuszam. No cóż, kochani, nie będę Was przetrzymywała dłużej. Pierwszym wyrazem grudniowego hasła jest słowo gdy. Zapiszcie je sobie koniecznie. Oczywiście warunkiem wzięcia też udziału w naszej zabawie jest to, żebyście po obejrzeniu tego i każdego innego filmiku zostawili komentarz, co Wam się podobało w filmiku, co nie podobało, co nowego dla siebie zabierzecie, jakiś sposób, jakiś nie wiem, jakiś kolor, jakiś motyw i napiszcie nam to oczywiście w komentarzach. My wszystkie komentarze czytamy po czterech filmikach. Będzie przygotowany specjalny film, pod którym właśnie wpiszecie te komentarze, a potem wybierzemy komentarz, który przypadnie nam do gustu i do tej osoby, do autora poleci paczka niespodzianka od Agaterii z produktami agateriowymi oczywiście. Więc kochani, walczcie, walczcie, zapisujcie sobie nasze hasło. Dobrze, ja teraz postaram się, bo kartka już jest sucha, ale postaram się ją teraz wyprostować, a wyprostuję ją nagrzewając od spodu, bo będziemy zaraz z nią dalej działać. Jak macie czas w domu i robicie takie prace, to możecie spokojnie taką akwarelową, troszeczkę pofalowaną kartkę wsadzić pod, wiecie, pod książkę, pod coś sztywnego i w miarę ciężkiego i wtedy Wam się taka karteczka natychmiast wyprostuje. My na to tutaj nie mamy czasu, więc sobie pomogłam właśnie w sposób podsuszania.
I teraz, kochani, będziemy się bawić z naszą maską. Oczywiście użyję tutaj agateriowej pasty. Pastę sobie wymieszam. Tutaj ją sobie równiusieńko przyłożymy. I przeciągam po całej powierzchni tej mojej spodniej warstwy. Przeciągamy, przeciągamy. Może jeszcze tu. Dobra, zbieramy nadmiar. I mamy taką pierwszą warstwę gotową. Teraz sobie to zostawimy do wyschnięcia. Nasza pasta szybciutko wysycha, dlatego ja jej nie będę podsuszała. Niech sobie wyschnie. My się w tym momencie zajmiemy napisem. No i wiecie, że jak napisy, to ja zawsze napisy embosuję. Dlatego też teraz sobie wezmę, a żeby nie zasłaniać naszego tła, no to też już pewnie wiecie, że korzystam z kalki. Kalka techniczna. Nasz stempeleczek sobie naklejam. Zrobię to mniej więcej po środku tej mojej przygotowanej kalki, ponieważ będę pod spód tak jakby zakładała sobie brzegi kalki. Teraz sobie tutaj weźmiemy, przyciśniemy. Podkładamy białą kartkę i zasypujemy to białym pudrem. Trzepujemy pięknie, od razu nam się tutaj nasz napis odwzorował. No i nagrzewamy. Piękny, niezawodny, biały kolor pudru. O, i już mamy gotowe. Zostawiamy to na parę sekundek, żeby nam wystygło. Ja sobie już pochowam te podkładki wszystkie. I możemy powrócić do naszej bazy. Słuchajcie, ja będę chciała to przykleić tak mniej więcej tutaj, ale pod spodem, żeby to mi się schowały te brzegi kalki. Sobie z klejem tutaj zawalczymy. Tutaj sobie go przełożę, tak myślę, że mniej więcej tu i podkładam pod spód. Teraz chwilkę to sobie przytrzymam, poczekamy, żeby się dobrze przykleiło. Teraz tą naszą warstwę przykleimy do bazy kartki. I to też proponuję teraz po zrobieniu tej kartki, najlepiej ją też pod coś ciężkiego podłożyć, żeby się wszędzie przyczepiła dobrze, w każdym miejscu. No i słuchajcie, mamy karteczkę gotową. Prościutka, elegancka kartka. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co o niej myślicie, czy wam się podoba.
Zapiszcie słowo, które już wam wcześniej podrzuciłam i zapraszam do oglądania kolejnych naszych filmików, następny już w kolejną niedzielę. Do zobaczenia.